Dzień dobry, Jakub Tomaszewski, Inwestor TV. W dzisiejszym wydaniu spółek gościmy prezesa Telforce One, pana Wiesława Żywickiego. Witam pana. Witam, panie redaktorze. Chciałem tak samo inwestorów przywitać, którzy mam nadzieję będą słuchali naszej rozmowy. Panie prezesie, na początek może poprosimy o jakąś taką pigułkę informacyjną na temat historii rozwoju waszej firmy. W pigułce każda historia wygląda bardzo prosto. Nasza historia zaczęła się około 15 lat temu i wtedy założyciel spółki, zresztą cały czas jej większościowy akcjonariusz i prezes zarządu, pan Sebastian Sawicki, założył w swoim garażu przydomowym takie przedsięwzięcie pod tytułem polegające na imporcie podzespołów elektronicznych, serwisowych do bardzo rosnącego wtedy rynku serwisu telewizorów. Bardzo szybko zorientował się, że jest to przedsięwzięcie, które może być realizowane w większej skali. No i ta skala systematycznie zwiększała się, systematycznie też ulegało doprecyzowaniu obszar, w którym najlepiej prowadzić jest to przedsięwzięcie. 7 lat temu spółka już akcyjna Telforce One weszła na giełdę. Pozyskanie środków giełdowych miało bardzo jasny i bardzo konkretny cel: rozwój skali biznesu, konsolidacja biznesu, przejęcie firm krajowych i zagranicznych. Wszystkie te cele zostały zrealizowane i przez kolejne 7 lat, które nastąpiły od wejścia na rynek podstawowy GPW, spółka systematycznie zwiększa i swoje portfolio, i skalę działalności. Spotykając się teraz w listopadzie, możemy już mówić o wynikach trzeciego kwartału. Trzeci kwartał zamknęliśmy przychodami na poziomie prawie 200 milionów złotych. I to jest skala, która systematycznie zwiększa się. I wszyscy, i nasi pracownicy, i obserwatorzy, i nasi inwestorzy mają bardzo mocne przekonanie, że tak jak do tej pory systematycznie wzrastaliśmy, tak samo będziemy w stanie realizować proces wzrostu w najbliższej przyszłości. Natomiast ten wzrost bardzo mocno oparty jest na konsekwentnej realizacji modelu biznesowego, który został przyjęty i przez założyciela firmy, i przez całą grupę kapitałową przez już kilkanaście lat funkcjonowania. I te główne założenie to jest elektronika użytkowa i marki własne. Oczywiście w miarę biegu czasu udoskonalamy wszystkie elementy systemu biznesowego, modelu biznesowego. W związku z tym ta dystrybucja rozszerza się coraz bardziej. Stan na dzień dzisiejszy jest tak, że połowę naszej sprzedaży realizujemy poza granicami Polski, na terenie całej Europy, ale również coraz bardziej specjalizujemy się w zakresie technicznym. I stan na dzień dzisiejszy jest taki, że jednym z naszych produktów, który wyrósł w naszych strukturach od samego początku, 5 lat temu jako startup, to jest marka MyFon. MyFon pan doskonale zna. No właśnie, jako o to smartfon zapytać. Najbardziej popularny na rynku polskim, najbardziej popularny w zakresie marek własnych, produkowanych przez polskie firmy, bo to należy bardzo wyraźnie rozróżnić. W zakresie smartfonów doskonale wiemy, i telefonów GSM, że są marki globalne, dwóch największych graczy, koreańskiego i amerykańskiego, marek globalnych, wszyscy doskonale znają, wszyscy, a konkretnie 95% respondentów doskonale zna. Natomiast jeśli chodzi o marki lokalne, marki krajowe, to tych producentów również jest kilka, natomiast rozpoznawalność jest tutaj bardzo jasna i jednoznaczna. 40% rozpoznawalności to jest marka nasza MyFon. Wszystkie pozostałe marki, które były poddane badaniu we wrześniu, powołuje się tutaj na badanie dokonywane przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia
oraz MF Media wskazują, że wszystkie pozostałe marki lokalne to jest rozpoznawalność na poziomie 20-kilku% bądź poniżej 20%. Ściśle z tym związane są również systematyczne dane wynikające z systematycznych badań, tym bardziej tym razem robionych przez Instytut GfK Polonia, który systematycznie zajmuje się bardzo precyzyjnymi analizą cen i obecności telefonów GSM i smartfonów na rynku polskim. I tutaj badania również są jasne i jednoznaczne. Udział w całym rynku naszych telefonów, czyli marki MyPhone, to jest 1,9%, przy czym my uważamy, że jest to nawet więcej, jest to nawet 2,5%, dlatego że GfK Polonia nie analizuje takiej sieci sprzedaży, która w Polsce ma 2630 punktów, czyli Biedronki, a my tam systematycznie jesteśmy obecni z naszymi aparatami. Jeśli chodzi natomiast o pewien segment tego rynku, tym segmentem rynku jest open market, czyli sprzedaż nierealizowana przez operatorów, to tutaj według naszych ocen i analiz zajmujemy około 12% rynku. Oczywiście poza smartfonami i aparatami GSM, MyPhone, mamy również cały szereg innych produktów. Są to na przykład tablety MyPhone, ale również mamy akcesoria GSM. One są tak w ogóle core biznesem naszych przedsięwzięć, a nasze przedsięwzięcia to 8 spółek, w tym dwie ulokowane poza Polską. Oraz szereg innych artykułów elektroniki konsumenckiej. A czym taki MyPhone, skądinąd bardzo wdzięczna i wymowna nazwa, czym on może konkurować z innymi smartfonami? Wiemy, że na pewno ceną tutaj mocno może powalczyć, ale jak chodzi o podzespoły, to też chyba są na światowym poziomie, prawda? Nie byłoby sukcesu naszych telefonów, nie byłoby sukcesów marki MyPhone, gdyby nie bardzo jasne i konsekwentne nastawienie techniczne i technologiczne. Mianowicie stosujemy podzespoły najlepszych poddostawców i przykładowo akurat w naszym flagowym aparacie, który nazywa się Luna, został wprowadzony mniej więcej miesiąc temu na rynek. Mamy procesor dźwiękowy Yamaha, mamy kamerę 8-megową Sony, mamy w ogóle 6-rdzeniowy procesor, ekran IPS 5,5-calowy, jak Państwo widzicie. Mamy bardzo dużo elementów oprogramowania użytkowego, tworzonego przez nas zespół programistów i przez nasz zespół badawczo-rozwojowy, który funkcjonuje w ramach struktury spółki MyPhone i grupy kapitałowej. Potężna maszyna za naprawdę nieduże pieniądze. Może to zostawmy w tym miejscu, a dla zainteresowanych zapraszamy do internetu po więcej szczegółów. Panie prezesie, pytanie o wasze wyniki finansowe. Jesteście świeżo po wynikach za 3 kwartały 2014 roku. Zechciałby pan pokrótce odnieść te cyfry do analogicznego okresu ubiegłego roku? Oczywiście. Dla każdego inwestora to są zasadnicze i fundamentalne informacje. Jest tak, że w zakresie przychodów my już systematycznie przez cały rok i przez okres 2 ostatnich lat przyzwyczajamy naszych inwestorów do bardzo dużych wzrostów. I w 3 kwartale osiągnęliśmy przychody prawie 200 milionów złotych i to jest wzrost rok do roku 100%. Za tym wzrostem jak najbardziej również idzie wysoka efektywność finansowa generowanych przez nas wyników, dlatego że wzrost EBITDA osiągamy na poziomie 80% rok do roku. Natomiast jeśli chodzi o wynik netto, to mamy tutaj wzrost na poziomie 170% rok do roku. Imponujące tempo. A proszę nam powiedzieć, dzielenie się zyskami z akcjonariuszami, które w tym roku po raz pierwszy wam się udało, oznacza, że już stale będziecie spółką dywidendową?
jest bardzo mocna determinacja i zarządu, i bardzo mocna determinacja inwestorów do takiego bardzo rynkowego podejścia naszej spółki, bo rynkowe podejście polega na tym, że z jednej strony generujemy wyniki, natomiast z drugiej strony generujemy wyniki dzięki środkom po prostu naszych inwestorów. W związku z tym tak chcemy prowadzić taką politykę. A które z ostatnich wydarzeń w Telfors One uważa Pan za najbardziej znaczące dla firmy? Albo może coś się zbliża, niebawem coś ważnego się ma wydarzyć, na przykład w nadchodzącym kwartale? Bardzo nam zależy na tym, żeby portfolio produktów, które prezentujemy, było portfolio systematycznie rosnącym. Wynika to z tego, że rynek elektroniki konsumenckiej jest rynkiem galopującym i w związku z tym ten, kto nie jest w stanie na bieżąco przedstawiać nowych rozwiązań, ten natychmiast pozostaje w tyle. Wszyscy znamy tutaj przykład kiedyś największego światowego producenta telefonów GSM, który przez kilka kwartałów zapatrzył się w swoje wspaniałe wyniki, aktualnie praktycznie rzecz biorąc nie istnieje na rynku. W związku z tym my nie popełniamy tego błędu. Z jednej strony w zakresie produktów bardzo rozpoznawalnych, czyli iPhone'ów, będą tutaj nowe modele, będą modele, które będą szczególnie miały wyrafinowaną konstrukcję techniczną i jakość podzespołów, które spowodują, że trudno będzie rozróżnić je w stosunku do porównywalnych rozwiązań technicznych brandów A. Z drugiej strony jest tutaj cały czas systematycznie wiele nowych produktów elektroniki konsumenckiej, ale również takie rozwiązania jak na przykład LED-owe oświetlenie profesjonalne, przemysłowe, takie, które pozwala inwestorom, zarządcom obiektów przemysłowych na znaczące obniżanie kosztów użytkowania swoich obiektów o przeszło 50%, w skali przeszło 50%. A w dłuższej perspektywie czasowej, jak wyglądają Wasze plany? Gdzie by chciał być Telfors One za 2, 3, 5 lat? Pozycja, którą już teraz osiągnęliśmy, która jest pokazywana za pomocą cytowanych przeze mnie badań instytucji, krajowych instytucji badawczych, wskazuje na to, że jesteśmy, już staliśmy się liderem rynku krajowego w zakresie smartfonów i tą pozycję absolutnie po pierwsze musimy otrzymać. Natomiast po drugie, rynek europejski jest dla nas naturalnym obszarem ekspansji i ekspresji. A czy chciałby Pan na zakończenie powiedzieć kilka słów w stronę inwestorów? Coś, co otworzyłoby im zmysły na Wasze walory? Każdy inwestor potrafi bardzo racjonalnie dokonywać kalkulacji swoimi środkami, jak również potrafi, zawsze stara się wyszukiwać okazje rynkowe. Okazja rynkowa polega na tym, że albo walor jest niedowartościowany, albo są jakieś tajemnice, o których nie wszyscy wiedzą i być może tą tajemnicę uda się, tak czy nie wszyscy mogą wiedzieć i tą tajemnicę może uda się odpowiednio zrealizować finansowo. Jeśli chodzi o tajemnicę, to muszę powiedzieć wprost i bardzo zdecydowanie, my jesteśmy bardzo transparentną spółką, także trudno u nas szukać takich tajemnic. Jeśli chodzi o produkty, generalnie informujemy o tym, jakiego rodzaju produkty mogą się pojawiać, natomiast zawsze staramy się mieć coś na deser, co zaskoczy rynek i dzięki czemu będziemy mogli wyższe marże realizować na nowych produktach. Natomiast bardzo istotne jest to, że w moim najgłębszym przekonaniu jesteśmy spółką bardzo niedowartościowaną, jeśli chodzi o wycenę. I w momencie, kiedy jest spółka niedowartościowana, a z drugiej strony rynek jest rynkiem bardzo rosnącym, a spółka ma dużo do powiedzenia na tym rynku i wykazywała się do tej pory wszelkimi kompetencjami biznesowymi, w związku z tym
My nadal będziemy rozwijali się na tym rynku, natomiast nasze niedowartościowanie pewnie tak długo nie pozostanie w takiej skali. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim państwa gościem był prezes Telfors One, pan Wiesław Żywicki.